jesteś w kolejnym odcinku Walk on Night, narodzimy na Admin Storm 4. Okejka, tak, patrz, nadal nie wyszedł, stwierdziłem, że ponagrywam w sumie na tych lagach, a co mi tam, kurwa, włączę se, wyjebane tam. Na razie, dopóki pasji wyjdzie, chuj tam, jakoś ci pomęczę, i tak każdy ma lagi. I tak, dowiedziałem się czegoś ciekawego, że teraz ten gość, z którym gram, będzie słuchał wszystkiego, co ja mówię. Dlaczego? A dlatego, że genialni twórcy tej gry, jak zwykle, zapomnieli wyłączyć możliwości, włączyć możliwości wyłączenia voice chata. Jebane debile, no cóż. Nic nie poradzimy, zagram sobie Minato, gdyż Minato spoko gra, znaczy tutaj ja sobie często gram tym Minato, tylko ostatnio zacząłem minować, tak jakby tutaj w tej gierce. Za supporta wezmę sobie, i będzie tutaj sobie, o dobra, nie będę Neji, bo się przyda Kaitenik. I będzie sobie, puszczę Naruto, który będzie puszczał sobie Mura Sengana. Okej, on chyba wybiera mapę, losową wziął, czekaj jaką wybierze, kurwa, jak zwykle musiał być jakieś gówno. No i sobie poradzę. Kim on gra? Raikage, tak, i B, i ten Daruj za support, więc może być ciężko. O Boże, ale zlogowany początek. Czemu ja zawsze jestem tym drugim? Po drugiej stronie, ale trudno. Okej, jeden z tematem. O, jest colak na początek, okej, co by tu zrobić? Puścił Daruja, więc uniknijmy. Może jakiś retard jest. Dobra, i Rasengan. O, zderzenie. Dobra, puśćmy Naruto. Żeby go, powinien go trafić. Tak, trafił go, zjeba jebanego. Dobra, pododuję się trochę do maksa. I naładujemy Rasengana, może go wleci w powietrze, i masz kurwa w pizdę z powietrza, cwelu jebany! Niespodzianka! Dobra, łapanie go weźmiem, a chuj, nie udało się łapanie, zapomniałem, że to jest inne łapanie, bo myślałem, że jest ten stary Minato, który ma łapanie, wiecie jakie, te fajne, które po prostu gościa bierze z powietrza, ale mu już tu drewno wyjebałem. Dostałem mu kurwa jedno drewno, więc teraz powinienem mu cofnąć, ale chyba niestety nie starczy mi ataku, jebnę Darujowi, dobrze zajebałem Darujowi. No i przebiję mu obronę, gitara, ups, użył drewna, nie mam kotry, więc może być ciężko, ale on nie ma też drewna. Po co ja tego drewna teraz użyłem? Dawaj, o Jezu, nie udało się! Co zrobiłem? Co mnie gość wyjebał? Dobra, udało się atakować go. Dawaj, Naruto uratował, ale dobrze się tepłem, jakie kurwa emocje, nie? Dobrze, to jest wszystko slow motion, tak to wiecie, to ja widzę to, co się dzieje, dobra, elo. Poskaczmy sobie trochę jak pojeby. Puszczę sobie te obronne. O, to ja. Albo ja mam po prawo te rzeczy, które mam. Dobra, ja się zajebałem, to jeden CDT. Czemu niech mi się drewno naładuje, zanim przyszarżuję na niego, bo tak to teraz walczyć nie mogę. Ten idiota stoi tam na tyle i kurwa nie wiadomo na co czeka. Dobra, puścił Daruję, ten Daruj może być problematyczny momentami. O, przybył do mnie, dobra, gitara. Rasengan, puszczę Nedziego, podbiegnie. A jednak nie. O, myślałem, że wejdzie, wpadnie i prosto na tego kopniaka, niestety się nie udało, dobra. I no, ale dobrze, podbijanie ogarnąłem dwa razy. Wyjebałem mu drewna, może przebija, tak, kurwa, jebany bi. Puścił tego bi. Aj, dostał zniszczenie pancerza, jebany frajer. Już nie ma, kurwa, tego ubranka, co tam. Dobra, jebniem Naruciaka mu, a jednak znowu atak miałem, kurwa, i puściłem Naruto. Ale czemu nie, ładnie go skombowało to. Teraz mogę się poladować, on się może przebudzić, więc trzeba uważać, żeby tego nie zrobił, bo jak się przebudzi, może być problem. Chociaż Raikage chyba nie ma nic mocnego na przebudzeniu, chociaż chuj to wie, nie pamiętam sobie jaki jest Raikage. Dobra, powinien znowu przejść obronę, tak, przebiłem mu obronę, tylko już ma tego powiązaną tajemną technikę, czyli ma zajebiście tego drużynego ultimate'a, więc może nam z niego pierdolnąć, a wtedy może nas bardzo zaboleć. Ale jak widzimy, jest jebanym debilem bez drewna i zaraz się dostaje tu ładny wpierdol. To nie jest pierwszy odcinek, zostanę po mordzie, bo się przyczyniłem do gry na lagach. Dobra. Podadujmy się teraz. Mamy 3 drewna, on nie ma żadnego, więc podbijamy szybko do gościa i napierdalamy go, póki nie ma drewna. O, gdzie ty, gościu, chciałeś? Masz tu Naruciaka? Gdzie, gościu? Patrz, Naruciak cię zjedzie. Oczywiście Naruciak spudłował, więc chuj, dobra, podadujmy. Podbijaj! Kurwa, no ty jebane podbijanie, ono nigdy mnie nie jaży, zawsze najpierw podskakuje, zanim użyję podbijania. I wiesz, jeszcze nie mam kotry, żeby tego użyć. Dobrze się tepu, dobra. Teraz może mi cofnie kotrę. Wejdzie, panie? Czemu nie dostał kopniaka na pizdę? Dobra, elo frajerze, leżysz. Pierwsza runda wygrana. Ja się naduję, dobra, skoczę sobie od niego, nie będę tutaj przy nim stał. Poddaję się do maksa, chociaż mi się tak chyba powinno to naładować samo. O, i dobrze pamiętam. Tak, naładował się. Dobra walka. No dawaj start. Jest start, kurwa, ale opóźniony. Dobra, i ład... Co? Nie, ultimate, zjebało mnie! Nie może się udać, chociaż to ma taki zasięg, okay, to może łatwo... Gdzie? Rasenga wszedł prosto w gościa! Wleciał mi na Rasengana, rudy cfel! Dobra, poloduj mi teraz Rasengana, to się tepnę na niego. Elo, frajerze! Ja puszczę mu to Nedziego. Nedziego tu zajebie. Kurwa, spierdoli mi z tego Nedziego. Jeszcze drewno musiałem zrzucać. Znowu wszedł Rasengana, prosto wpadł mi na Rasengana. Gitara i anulowałem mu support, więc dobrze. Poloduję się teraz do maksa, puszczę TTT. Więc jak podbiję to na to mi wpadnie. Oczywiście chciał podbić, nie wiedział jakie to jest chujowe. Okej, leci Naruciak! Ale się mu tepłem. A nie, jednak się oczywiście nie udało mi zbić do dama, nie? O, ultimate może wejdzie.
a nie wszedł niestety, ale zużył drewna, debil idiotę. Bronił się kurwa i użył drewna, co za kurwa retard. Widać, że chyba pierwszy raz gra w tą grę. To jest dobrze, bo gra sporo takich zjebów, co pierwszy raz grają w Stormy i łatwo ich jest rozpierdalać trochę, bo jest bardzo, bardzo fajne. Nie muszę się już męczyć, że jakiś kurde jebany prost mi rozpierdala, bo w trójkę to grają w praktyce same takie prosty, typu Harumi, nie? Nie grają takie leszcze, typu właśnie taki gość ja na przykład, więc jest w miarę wyrównanie. Teraz możemy tutaj go bić. Dobra, kombujemy gościa tutaj. Chyba go zjadę, no ma jak bota go jadę, no tak to wygląda ta walka jak na razie. Ale to jest player, nie brałem rankeda, na razie może zagram następnego rankeda. To będzie inaczej teraz, na razie grałem playera. O, nie trafiłem go, ale puściłem mu naruciaka. Jechał mu z bidu, damy, pięknie. Ale go, pa, nie wywaliło go to nawet, myślałem, że tego wywali, a tego nawet nie wywalił. Ma full drewno, nie używa drewna, co on robi, gościu? Jeszcze ja nie mam koty, no mógłbym je ładnie wyjebać, nie? Chyba się już podał, nie? Nieładnie, nieładnie. Mam szansę na wykończenie ostateczną technikę, więc może się skuszę na to. Dobra, jeśli niech Kotra do mnie wejdzie. I leci Rasengan. Wejdzie, proszę, wszedł Rasengan, no co ten gość robi? On chyba się już poda, bez kitu. Patrzcie, nawet podmiany nie użył. I teraz leci ultimate, może wejdzie. Wszedł ultimate, jakie wykończenie, proszę państwa, bijcie mi brawo! Kurwa, czemu nie bijecie? Wiem, że bijecie, elo! You are many lag, man. I can't play. Co? Ja też mam lagi, co ja ci poradzę? Podskaż się goście do nam komandaj, gość. Nie do mnie, sorry. Rozjebałem cię jak gówno. Frajerze jebany. Czuj się jak gówno, przegrańcu. Pa, jak cię zjebałem, nawet wypadka nie wychałeś. Ja kurwa na lagach tu jebie leszczy każdego. Frajerze jebany. Myślisz, że kim ty jesteś? Czy możesz mi coś zrobić, kurwa? Gościu! Ej, spierdalaj do Kanady, kurwa, albo do Brazylii. A ty Brazylem jesteś, no to ja mówię, kurwa. Na emigrację, chuju. Okej, to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, to co do ciężka. Cześć, to było co dzień. Cześć!